Witajcie, zazwyczaj macie okazję oglądać zmagania sportowców tak, jak pokazuje Wam to telewizja. My pokażemy Wam, jak wygląda to z naszej perspektywy. Zapraszamy! Już za moimi plecami znajduje się trybuna prasowa, gdzie reporterzy z całego świata zdają na bieżąco relacje z przebiegu zawodów. Swoje stanowisko mamy też my. Znajdujemy się w strefie Mix Zone, gdzie przedstawiciele mediów mają okazję po raz pierwszy spotkać zawodników po starcie. To właśnie tutaj nagrywaliśmy dla Was większość naszych materiałów. Znajdujemy się na nitce basenu. Zdawać by się mogło, że jest to strefa przeznaczona tylko i wyłącznie dla zawodników i sędziów. Natomiast dla nas wyznaczona jest też specjalna strefa pool deck. To właśnie tutaj z najbliższej odległości można robić zdjęcia zawodnikom podczas wyścigów czy podczas dekoracji. Jeden warunek, żeby wejść na tą strefę, to posiadanie takiej kamizelki. Co ciekawe, jeżeli raz opuścimy tą strefę podczas sesji, nie możemy tu wrócić. Pływacy kończą swoją pracę, dziennikarze ją tak naprawdę rozpoczynają. Znajdujemy się w centrum prasowym. Jak widzicie, za moimi plecami jest sporo przedstawicieli mediów. To tutaj dziennikarze piszą swoje artykuły, piszą swoje newsy. Fotografowie obrabiają swoje zdjęcia, przysyłają do redakcji. Telewizje montują swoje materiały. Jak widzicie, cały czas wiele się tutaj dzieje. Nikt tutaj nie siedzi z założonymi rękami. Wszyscy pracują, rozmawiają. Dziennikarze wymieniają się opiniami. Sprzedają sobie jakieś ciekawostki dotyczące pływaków. Tutaj życie cały czas tętni. Do 22 mamy otwarte to centrum klasowe, można cały czas z niego korzystać.